Dzień dobry. Duma rozpiera mojego gościa, proszę państwa. Duma go rozpiera, ale powody są. Marek Suski, poseł ziemi radomskiej, za niespełna 2 godziny będzie otwierał lotnisko w Radomiu. Witam pana, witam państwa. Otwierać lotnisko będzie pan premier. No, pan tam będzie, rozumiem, jako tutejszy lider PiS-u w mieście i okolicy. Rozumiem, że bardzo się pan cieszy. A pytanie pierwsze, prawda? To pytanie o to, kiedy pan leciał prywatnie samolotem ostatnio? Prywatnie, nie służbowo. No, dawno dosyć. Dawno. No to teraz będzie pan mógł polecieć sobie, proszę pana, do Paryża, do Rzymu, do Tirany. Będzie pan mógł do Grecji lecieć, do Bułgarii jeszcze. Do Warny, tak. No do Warny, jest w Bułgarii. Tak. No, to gdzie tak. Się pan wybiera na majówkę w takim razie z Radomia? Zdaje się, że w trakcie majówki będziemy mieli posiedzenie konwentu Sejmu. Wybieram się do Warszawy. Do Warszawy. No cóż... Proszę pana, ja tak sprawdziłem, to lotnisko kosztowało 800 milionów, tak przynajmniej twierdzi jego dyrektor. No mniej więcej około, tak, to prawda. Opłacało się? No to jest pytanie, które stawiają oponenci. Czy nie, dlaczego oponenci? To jest oczywiste pytanie, czy rzeczywiście trzeba postawić. Się opłacało? Moim zdaniem opłacało się. To jest rzeczywiście wydarzenie historyczne dla... terenu Radomia, okolic, jak też również dla Warszawy, czy dla Łodzi, czy dla rzeczywiście Kiel, lotnisko nazywa się Warszawa-Radom. Tak. To zabawne, to nie? Jest, nieprawda? Nie, to nie jest zabawne. Przyłączyliśmy dlatego, że ono, Radom do Warszawy. Ono będzie służyć też jako lotnisko zapasowe i operatorem również jest operator Narodowy Lot. Ja sprawdziłem, proszę pana, teraz w sprawie lotniska zapasowego. Tak. Sprawdziłem, jak to wygląda. W tej chwili pociągi z Warszawy Zachodniej, bo z Centralnej chwilowo nie jeżdżą do Radomia, pokonują ten dystans w imponującym czasie godziny 40 minut, plus trzeba dojechać jeszcze z lotniska w Radomiu na dworzec, to jest jakieś 15 minut co najmniej. No nie mówiąc już o tym, że to wszystko nie kursuje tak natychmiast. Jak na lotnisko powiedziałbym zapasowe, to nagle wychodzi, że tak samo szybko ja bym się dostał z Warszawy, niemalże tak samo szybko, z Warszawy do Krakowa. Ale będą nowe też koleje, nowe będą szybkie koleje. Czyli kiedyś może będą, ale na razie to lotnisko będzie stało w Szczerym Polu. Nie. Lotnisko nie jest w Szczerym Polu. Lotnisko jest tuż, a właściwie w granicach miasta, bo ono zostało wybudowane to po skoro, głębokich skoro, analizach. Skoro mamy 206-tysięcznym Radomiu, 213-tysięcznym, i to nie, że w trakcie, jak ja mówiłem, przybyło tam parę tysięcy mieszkańców, ale są nowsze dane. Radom, proszę państwa, liczy 213 tysięcy mieszkańców, ale, proszę pana, no Białystok liczy prawie 300 tysięcy mieszkańców, a lotniska nie ma. A tamtejszy prezydent bardzo by chciał lotnisko, prawie tak samo bardzo jak Donalda Tuska na śniadaniu. A czy ja mógłbym parę słów powiedzieć na temat lotniska? A dlaczego nie można jego mieć... jego historii również? Dlatego, że lotnisko w Radomiu ma już blisko 100 lat temu. Analizy robili nasi inżynierowie i strategzy przed wojną. To nie jest tak, że to myśmy sobie wymyślili. Analiza wyglądała w ten sposób, że jest to może centrum przed kraju. No nie, no przed wojną się opłacało. No, ale, no to jeśli no, ale przed dokończę. Wojną granice były trochę inne. No dobrze, ale to mniej więcej w centrum kraju, pomiędzy kilkoma dużymi ośrodkami. Sam Radom, o, mówi pan ponad 200 tysięcy, ale powiat radomski dodatkowo około 170 tysięcy, inne powiaty. To jest teren, który no, około 1 miliona osób wokół tego lotniska. No to liczy pan, powiedziałbym, grubo z Łodzią chyba razem. Nie. Panie pośle, nie, no nie. Dobrze, ale to jest pytanie. Ale Kielce są prawie takiej samej wielkości jak Radom. Tak. No dlaczego nie ma w Kielcach? No bo nie ma lotniska w Kielcach, nie było lotniska. Dlaczego nie ma lotniska w Białymstoku, który jest większy? Dlaczego ale nie ma w panie Toruniu? Redaktorze, dlaczego nie ma większej niż Radom Częstochowie? Czy ja mógłbym dokończyć... A ja tylko chciałem spytać, dlaczego tylko Radom? Dlatego, że w Radomiu wybudowano to lotnisko po analizach i odległości od skupisk ludzi i warunków też lotnych,
To są jedne z najlepszych w Polsce warunki lotne, w odróżnieniu do innych lotnisk, gdzie na przykład Modlin ma około 100 dni mgieł i dni, w których loty nie mogą się odbywać. W Radomiu w zasadzie nie ma tego rodzaju problemu. Ja rozumiem, problemu. Że pan też znalazł inne argumenty. Mogę powiedzieć, że znajdowanie tego lotniska na mapie Polski nie jest wymysłem Prawa i Sprawiedliwości. Większość ono Polaków lata na południe Europy, czy też do krajów afrykańskich, czyli lotnisko położone na południe od Warszawy jest bardzo dogodne. Tak mówił Marek Suski 5 lat temu. Ale to wystarczy spojrzeć na mapę, że to jest jednak około 100 kilometrów. Biorąc pod uwagę lot w dwie strony, 200 kilometrów, to jest pewna oszczędność na paliwie lotniczym. Tak, no krótszy lot, wiadomo, mniej spala paliwa. A z drugiej strony teraz tak. Dlaczego w Radomiu, skoro Rzeszów jest jeszcze bardziej na południe? To prawda, ale Zakopane jest ale na południe. Rzeszów... Na Gubałówce można by na przykład lotnisko Rzeszów ma usypać. Lotnisko, natomiast jeżeli chodzi o Radom... A Bieszczady nie mają. No to w Bieszczadach to raczej tylko helikopter. Dlaczego natomiast właśnie? Natomiast jeśli chodzi o skomunikowanie z Warszawą, to Radom jest bardzo dobrze skomunikowany. Tak, właśnie mówiłem, godzina 40 pociągiem. Ale to jest w tej chwili. Będą szybkie koleje. Pan mówi jest. Ja mówię, że jest. W tej chwili są przygotowania. Będzie około godziny trwała jazda z Warszawy. Może będzie, jest dobre może nie, połączenie, bo mamy tuż przy lotnisku Chopina, tam jest możliwość zorganizowania przesiadkowego peronu. W Radomiu ma być też peron. No niestety prezydent miasta się nie spisał, bo dwa lata temu otrzymał pieniądze i jeszcze nie rozpoczął remontu. Będzie peron przesiadkowy tuż koło lotniska. Dobrze, to się cieszmy wszyscy, że w Radomiu jest lotnisko. Teraz, jeśli chodzi o dojazd samochodem, ale pyta pan, ja chciałbym odpowiedzieć. Nie, o dojazd samochodem mówi, od jutra będzie otwarty też nowy wyjazd z Warszawy, czyli będziemy mieli może około godziny 10 minut z Warszawy samochodem. Proszę Państwa, od dzisiaj 9 lotów tygodniowo. Będzie można z Radomia polecieć do Paryża, Rzymu, Tirany, do Warny, Bóg wie jeszcze gdzie, ale niestety jest jeden kłopocik. Nie bardzo będzie można pojechać do Szydłowca. Paryż tak, Szydłowiec nie. PKS w Radomiu zbankrutował ostatecznie w zeszłym roku, w jesienią. I rządy Prawa i Sprawiedliwości, które przywracały połączenia lokalne, nie zapobiegły temu. Nie ma tu nic wspólnego z rządami Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że PKS w Radomiu podlegał pod Związek Gmin, którym dominującą rolę miał Radom i zarządzany był przez Platformę. Czyli Państwo słyszą, jak coś upadło, to Platforma zamkła i zniszczyła, ale i popsuła, i rozkradła. Prawda jest taka, ale że za to Radom PiS buduje lotniska. Zarząd PKS-u Radom był obsadzony przez ludzi Platformy. Nie jest panu, głupio przed wyborcami, że z okolicznych miejscowości do tego Radomia na to wspaniałe lotnisko nie pojadą PKS-em? Pojadą innymi środkami komunikacji. Też własnym gminy, samochodem. No, też własnym samochodem, jest piękny parking. Natomiast, szanowni państwo, zapraszamy do Radomia. A czy Radom, była niedawno czy Radom będzie wizyta. Się nadal ubiegał o budowę toru Formuły 1? Był taki pomysł w 2011 roku. Nie pański. Nie mój. Ale to właśnie trzeba mieć nowe wyzwania. Był taki człowiek, który obiecywał, nic z tego nie wyszło, już go dzisiaj nie ma w parlamencie. Czyli nie chyba Formuły 1 nie będzie, na razie zostajemy przy lotnisku. Powiem tak, RMF było 24 16 przedstawicieli różnych ciąg tej rozmowy, porozmawiamy byli zachwyceni lotniskiem. O tym zachwycie, który z ust Marka Suskiego. Zapraszamy, naprawdę. Jest to bardzo wygodne i piękne lotnisko. I teraz jesteśmy w RMF 24 w interi.pl. Panie pośle, naprawdę, czasami trzeba przerwać, pozwolić ludziom zmienić kanał. Pytam o ten tor Formuły 1, bo trzeba mieć nowe wyzwania, skoro wam tak cudnie poszło, ta budowa lotniska wam tak cudnie poszła. Zastanawiam się, wie pan, kto na przykład będzie odpowiadał, jeśli za parę lat okaże się, że to lotnisko przynosi straty, tak jak kilka innych lotnisk w Polsce. Kto wtedy powie, okej, pomyliliśmy się. Serio pytam. I nie dlatego, że życzę Radomowi jak najgorzej. Wie pan, z moich ust pan nigdy nie usłyszał kpin z Radomia, co stało się nie wiedzieć czemu modne. Ja nie kpię z Radomia, tylko pytam, kto... Znaczy, jeżeli pan mówi, że to lotnisko jest tak świetnie skomunikowane, tak, to w takim razie mieszkańcy Radomia mogliby korzystać z lotniska w Warszawie. Tak jak dotychczas. Mogliby.
ale oczywiście lotnisko w Warszawie Chopina w tej chwili już jest w zasadzie, jeśli chodzi o możliwości zwiększania ilości lotów, zablokowane. Dlatego budujemy z takim mozołem, nie ma bo na razie możliwości jeszcze nie wiedzieć. Zwiększenia ilości lotów. Ale budujemy lotnisko wielkie. Odbudowuje się... CPK. Dobrze, ale na razie rozmawiamy o lotnisku w Radomiu. Rozbudowuje się siatka połączeń i... lotnisko Chopina już nie jest w stanie zwiększyć ilości lotów, więc dobrze. Potrzebne jest ale lotnisko. Ale to już zostawmy na razie to lotnisko. Którego będzie można latać i ja jestem przekonany, że to lotnisko będzie sukcesem, będzie motorem napędowym, a motorem też napędowym. Z drugiej właśnie pytam dlatego, że to formuły pierwsze. Ale to nie jest mój pomysł. Ja Formuły 1 się mówi. Powiem, że ktoś sobie wymyślił coś takiego, nigdy nie było to nawet rozpoczęta Szkoda. Realizacja. My obiecaliśmy lotnisko, lotnisko jest. Myśmy to rozpoczęli, prezydent obecny z Platformy doprowadził do upadłości tego lotniska. Lotnisko powinno dzisiaj nosić imię najsłynniejszego mieszkańca ziemi radomskiej, Mienia Gombrowicza. Lotnisko nosi nazwę najsłynniejszymi mieszkańcami Radomia są bohaterowie radomskiego Czerwca, którzy walczyli o niepodległość, walczyli z komunizmem, walczyli o wolną Polskę i to lotnisko nosi ich nazwę. Sadza, że walczyli wtedy o wolną Polskę, walczyli bohaterów z podwyżkami. Radomskiego Czerwca 76. No, jednak chyba z PZPR-em, bo wkroczyli do siedziby PZPR-u, wyrzucili podpalili też portret komitet, Lenina, wiemy. Komitet tak, i później Radom został pokrzywdzony. Do dzisiaj pokutuje określenie Radom miasto z wyrokiem. Miasto, które było prześladowane. Dobrze, ale to zostawmy. Najwyższe bezrobocie pośród miast, ale serce też mam w Radomiu. Moja żona jest z Radomia, więc pokochałem Radom również. Mieszkańcy Grójca w takim razie odwrócili się od pana. Nie odwrócili się. Panie Boże, może porozmawiać o polityce, bo ale chciałem spytać... Jeszcze nie, dodam jedną rzecz, że w Radomiu też jest największe bezrobocie z miast 200-tysięcznych. No to chwała dla rządu PiS-u, naprawdę. Uhonorowanie też zasług Radomia to jest też poświęcenie tego lotniska, zwiększenie możliwości rozwoju miasta. Więc my dbamy o to, żeby Radom, który został poszkodowany za czasów komuny, miał również jakąś wspaniałą inwestycję wykonaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Żałuję, dlaczego inne duże, wielkie miasta jak Białystok się nie doczekały takiej inwestycji, ale zostawmy to. Zresztą Białystok jest brzydki, to może i słusznie. Nie wiem, byłem tam posłem z okręgu radomskiego i robię wszystko, ale Toruń jest bardzo ładny. Częstochowa jest bardzo ładna. Częstochowa też jest piękna. I nie mają lotniska. Ale każdy poseł też ma obowiązek dbać o swój teren. Pan jest posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ale Rzeczpospolita Polska składa się też z okręgu radomskiego. Posunie się pan troszkę na liście PiS-u, bo pani minister Anna Moskwa ma kandydować z okręgu radomskiego. Ustąpi pan miejsce kobiecie? Pan był jedynką. To jest kwestia decyzji partii. Pytam o dżentelmenerię. Może pan powie, panie minister, proszę, ja sobie poradzę z dwójki. Pani siądzie na czele. Zobaczymy, jak będzie. Ja w każdym razie, jaka jest pańska wola? Czy pan chętnie ustąpi miejsca kobiecie? Ja, jeżeli chodzi o politykę, będę zabiegał o miejsce, które dotychczas miałem. Natomiast bardzo... Czyli pani minister, jakby to pani powiedzieć. Witamy panią minister. Nie, dlaczego bye. Bardzo witamy panią minister. Podobno w miejsce pani minister numer 9 od niedawna się mieszka w okręgu, więc jeżeli byś kandydowała, to w sposób naturalny. Ale od niedawna mieszka w okręgu. Dobrze. To nie jest złośliwość, to jest stwierdzenie faktu. Ja też będę kandydował z Radomian. W końcu, zapraszamy z Platformy? Nie. Dobra jedynka by była. Z PiS-u będę kandydował, proszę pana. Z jedynki będę kandydował. Prezes mi obiecał. Moja mama jest z Radomszczyzny. Prezes powiedział, że potrzeba nam nowych sił. To fajnie. Był to prezes RMF-u. Nie wiem, czy on ma... Ale on mi to obiecał. Więc prezes RMF-u? Tak, prezes jest prezes, prawda? Dobra. Dość tych żartów, panie pośle. Pytam zupełnie poważnie, bo pani Anna Moskwa ostatnio, czy pan już spytał swoją koleżankę partyjną, ale także z okręgu, panią minister Moskwę, gdzie jest ten słynny sklep, w którym nie ma inflacji? Nie mam bo, zacytuję, robimy zakupy poza siecią w lokalnym sklepie, gdzie ceny się nie zmieniły, za co jesteśmy wdzięczni lokalnemu dostawcy. I ten sklep
proszę pana, to jest największa reklama w całej Polsce. Każdy by tam chciał jeździć i kupować to wszystko w cenach sprzed paru lat. Zapytam panią minister, nie wiem. A nie dopytywał pan? Wie pan, mógłby pan teraz po drodze do Radomia jakoś tak podjechać pod sklep, zrobić zakupy, nie po drodze, żona by się ucieszyła. My mamy pod domem też niedaleko sklep, do którego... Inflacja nie jest waszym problemem, tak zupełnie poważnie. Przed wyborami ludzie nie pytają na spotkaniach o drożyznę? W zasadzie bardzo niewiele osób. O co pytają? Pytają o niepodległość. O niepodległość pytają, tak, a nie o drożyznę. O drożyznę raczej mniej. Oczywiście to jest dokuczliwe, ale ludzie rozumieją, że to jest wynik COVID-u, wynik wojny, że to jest tak naprawdę Putin, inflacja. Pytają o to, czy jesteśmy bezpieczni, czy ta wojna nie przeniesie się do nas. Mówią o tym, że bardzo dobrze, że zwiększamy naszą armię i wyposażamy ją w środki obrony ojczyzny. No, też pytają o wsparcie dla rolnictwa. No bo pański okręg jest okręgiem rolniczym, co to po części rolniczym, po części przemysłowym. Pytają też o wsparcie dla rodzin, bo rzeczywiście wspieramy rodziny. No tak, tylko że to 500+ to już nie jest to samo 500+ co parę lat temu, prawda? I stąd moje pytanie, czy zwiększycie 500+ do poziomu 700 bardzo czy 800 zł? Dużo spraw lokalnych, jeśli chodzi o samorządy. Słyszał pan pytanie? Tak, no ale odpowiadam jeszcze na poprzednie. Nie, ale panie pośle, bo to pytają ja wiem, że pan również może o te inwestycje w samorządach. To są miliardy, które no dobrze, zostały przeznaczone. To teraz ludzie się cieszą z dróg, z wodociągów, z kanalizacji. Cieszą, że wspieracie rodziny, to czy to 500+, które w tej chwili to w wyniku inflacji przestało już być tym samym, czym było w 2016 roku, nie powinno zostać podniesione, zrewaloryzowane do poziomu 700-800 zł? Nadal jest to jednak wsparcie duże dla rodzin. Dobrze. Natomiast i pytanie, czy w takim razie podniesiecie je? Na razie nie słyszałem, żeby trwały prace na ten temat. No, czyli się wypalcie, ludzie. Panie pośle, jak patrzę na te wasze, my się zastanawiamy, czy pani minister Moskwa będzie kandydowała, czy może ktoś inny, a czy do Sejmu będą kandydowali wasi wysłannicy do Brukseli? Beata Szydło, Joachim Brudziński, może też przyjaciele serdeczni z Solidarnej Polski, tacy jak Patryk Jaki? Tego nie wiem. To jeszcze jest przed nami. Czyli nie ma decyzji, że Beata Szydło i Joachim Brudziński będą kandydować? Nie wiem, nie znam takiej decyzji. A pana zdaniem nie powinno być tak, że wszystkie ręce na pokład, walczymy w końcu o naszą trzecią kadencję, bardzo trudnej sytuacji, pandemia, wojna, Tusk, same nieszczęście, prawda? Gdyby taka decyzja była, bardzo byśmy się cieszyli, przynajmniej ja bym się cieszył, ale to jest decyzja, która zostanie podjęta w gronie. Ale bardzo by pan się cieszył, gdyby Beata Szydło i Joachim Brudziński kandydowali, czy... Bardzo ich szanuję i mieli bardzo dobre wyniki. Natomiast no, na razie nie słyszałem, żeby takie decyzje zapadły. Za to zapadła decyzja, że spróbujemy dopaść przed wyborami jeszcze Tuska, tak? Za pomocą komisji weryfikacyjnej, ale jakoś wam to strasznie powoli idzie. Idzie rzeczywiście powoli, ale idzie. Tak? Posuwamy się do przodu, a jest pan przekonany, nie do tyłu. Jest pan przekonany, że prezydent podpisze ustawę? Co do interpretacji, że to jest komisja po to, żeby dopaść Tuska, no to jest jednak nadinterpretacja i lęki opozycji. Być może mają coś na sumieniu, może mają jakąś większą wiedzę od nas. Nie jest to komisja wymierzona w Tuska, tylko w wymierzona w bezpieczeństwo naszego państwa, w tych, którzy dają bezpieczeństwo. Wymierzona. Chcecie zniszczyć bezpieczeństwo. Nie, to nie w sensie zniszczenia, tylko wymierzona w tych, którzy temu bezpieczeństwu zagrażają, żeby się ściśle wypowiedzieć. Dobrze, panie pośle, zupełnie poważnie, skoro to jest takie ważne, takie istotne, żeby sprawdzić, kto de facto służył Rosji, a nie Polsce przez te wszystkie lata, to dlaczego ta komisja powstaje na pół roku przed wyborami, a nie powstała właściwie 8 lat temu, tuż po przejęciu władzy? Zawsze można powiedzieć, że można było wcześniej coś zrobić. Nie, no, ale to jest akurat dość sytuację, kluczowe pytanie, bo ja nie żądam od was, żebyście taką... spełniali wszystkie obietnice wyborcze naraz, ale to... Zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić wcześniej, szybciej. Wybuchła wojna. I zaraz, wybuchła rok temu. Po wybuchu tej wojny postanowiliśmy, że trzeba Polsce dokonać
oczyszczenia z wpływów rosyjskich i w tym kierunku. Pana zdaniem Donald Tusk powinien być pierwszym przesłuchiwanym przez tę komisję, jak powstanie? Jak komisja powstanie, to ustali program działania. A proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, pan wierzy, że prezydent podpisze ustawę? No, oczywiście najpierw ją zawetuje Senat, później wy ją odblokujecie w Sejmie, w końcu trafi do prezydenta. Myśli pan, że prezydent podpisze tę ustawę, czy nie? Myślę, że podpisze, ale to już jest decyzja pana prezydenta. Minister Czarnek też myślał, że jego Lex Czarnek podpisze, a dwa razy zawetował. Panie prezydencie, jesteście bardzo dumni z tego, że pomagacie rodzinom, prawda? Wspomniał pan to, o tym przed chwilą, tak? Pomagamy, tak. A pamięta pan program Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku? Mianowicie? Wtedy żądaliście obniżenia VAT-u na ubranka dziecięce do 0%. Później się okazało, że nie bardzo można to zrobić, bo Bruksela, bo to, bo siamto. Dobrze, ale od zeszłego roku Unia zezwala na VAT na ubranka dziecięce 5%. Wie pan, ile wynosi w tej chwili VAT na ubranka? No, pewnie więcej. 23% normalne. Obniżenie VAT-u z 23% do 5% spowodowałoby odczuwalne potanienie tego. To nie byłoby wsparcie, realne wsparcie dla wielu ludzi. W wielu kwestiach udało się obniżyć podatki. Natomiast, nie udało wam się na przykład obniżyć VAT-u. Obiecywaliście również, że powrócicie do starej stawki 22%, a nie 23% i nie zrobiliście tego. No, ja myślę, że Ministerstwo Finansów pracuje również nad obniżeniem. Nie pracuje nad obniżką VAT-u. Pytane podatków było wielokrotnie pod kolejnymi rządami i nikt jakoś nie przewidywał obniżki VAT-u do poziomu 22%. Ale ja spytam teraz nawet nie o ten generalny VAT. O wasz program z 2014 roku. Od zeszłego roku możecie, już Unią Europejską nie da się zasłonić. Można obniżyć VAT na ubranka dziecięce. Dlaczego PiS nie obniża? To w końcu wasz postulat. Daliśmy różne formy wsparcia dla rodzin. Myślę, że następna kadencja będzie tą, której jeszcze kolejne ruchy wspierające rodziny będziemy. Ale obniżenie podatków powoduje, że te ubranka będą tańsze. Wie pan o tym doskonale, to nie jest prawda? Moja dziedzina, ja nie jestem w Komisji Finansów, więc nie potrafię odpowiedzieć. Zaraz. Jak trzeba się szczycić portem lotniczym w Radomiu, to pan wypina pierś po ordery. Jak trzeba mówić, że 500+ pomaga ludziom, to Marek Suski pierwszy to deklamuje. Ale kiedy ja pytam o to, dlaczego nie spełniacie własnych obietnic, to pan mówi, a ja w ogóle zarobiony jestem, to nie moja dziedzina. No to, bo to jest prawda, a z drugiej strony większość zdecydowaną naszych obietnic spełniliśmy. Panie pośle, może to jeszcze kilka przed nami. Panie pośle, to jest, ktoś powie, drobiazg, no bo z pańskiej czy z mojej perspektywy to w ogóle nieistotne, nie mamy takich wydatków. Ale bardzo wielu ludzi ma takie wydatki. No tak, to prawda. No i teraz, wie pan, ja bym nawet do tego nie wracał, bo to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, ach, obniżmy podatek na coś. Tylko to był wasz postulat. Prawo i Sprawiedliwość szło z tym do wyborów. Beata Szydło mówiła i o tym, i o obniżce VAT-u w ogóle. Nie zrobiliście tego. Pytam dlaczego. Tak jak powiedziałem, bardzo wiele udało się zrobić, no, czasem coś się nie udaje. Ale przed nami kolejne możliwe działania i będziemy nad tym pracować. Będziemy nad tym pracować, zapowiada Marek Suski, który pędzi teraz, proszę państwa, do Radomia prosto na otwarcie lotniska. Tak jest. Bardzo dziękuję państwu, tylko proszę dziękuję uważać za uwagę. Przepisów drogowych, nie łamać. Panie Msińsko, państwu do widzenia. Jutro o sztucznej inteligencji. Zostańcie z nami. Ciekawe, czemu nikt nie wymyślił sztucznej głupoty. Bo jest prawdziwa.